ludzie bardzo chętnie tu przychodzą, bo to jest trochę inny charakter targu. Atmosfera, jaka tu panuje, jest świetna. I ludzie mają do siebie ogromny szacunek i jednak nie ma tutaj bitwy takiej pokazującej, że ja jestem mocniejszy, ty jesteś słabszy. My dostarczamy takie rozwiązania, które wiesz, można użyć później, można je wiesz, przedrukować, wielorazowego użytku i wiesz, i samemu można sobie to złożyć, bo umówmy się, nie? No, wziąć ekipę montażową, zobacz ile tutaj było rzeczy. Taki multiframe, sami sobie złożyli, dostawili lightboxy, na przykład jakieś inne rzeczy, które quickframe'y i pach, i mamy stoisko, tak? I jest, wiesz, ładna grafika i to wszystko gdzieś tam fajnie, spójnie działa, nie? I nie trzeba w ogóle, wiesz, bo zawsze to, wiesz, taka robocza godzina w obecnych czasach to są też duże pieniądze, zabudowa, no nie każdy sobie może na coś takiego pozwolić, albo może sobie pozwolić, ale też podchodzi tak dosyć ostrożnie. Ja też o to chodzi w tym, co jest charakterystyczne dla naszych produktów, że to jednak chodzi o mobilność, tak? Tak. A nie, że wynajmujesz osobną ekipę monterów, osobno musisz montować jednorazowo jeszcze. Tak, a montaż, nasze montaż, demontaż, no sami świadczymy takie usługi, nie? I po całej Europie, że jeździmy na targi różne, nawet tak w zeszłym tygodniu to byliśmy i w Austrii, z tego co pamiętam, i w Niemczech chyba, i nie wiem czy do Szwajcarii, bo pacy jechali montować stoisko, także wiecie, widzicie, no dzieje się. A jeśli chodzi o cel wystawiania się na targach polskich, a zagranicznych, jest ten sam w systemie, czy jest inny? No trochę inaczej, też budujemy inne stoisko, większe, inaczej to wygląda. Wiesz, no to jest tak, że to jest inna kultura trochę, tak? Pojedziesz do jakieś takie targi duże, ogólnoeuropejskie są, no to przyjadą ludzie z południa, z północy Europy. Tak. Zupełnie, wiesz, design na skandynawski, a design hiszpański, no to zupełnie inaczej to wygląda. Okej, okay, a jakie produkty zostały tutaj użyte na naszym stoisku? Ten kaseton duży? To jest kaseton LMD, czyli to jest produkt przeznaczony typowo pod klienta takiego, który potrzebuje uszyć coś na miarę. Mhm. Czyli wiesz, no, wysokość, szerokość, wielkość zabudowy. No i tutaj to pokazujemy. Z tego możemy zrobić całą zabudowę, możemy kaseton z drzwiami zrobić otwierany na kod. Mamy takie realizacje. No i to nie jest tak mobilna rzecz, a resztę rzeczy, które pokazujemy, poczynając od quick frame'a jednostronnego, dwustronnego, smart frame'a plastikowego tam i plus trybunki, to są wszystko mobilne rzeczy, do których nie potrzebujemy żadnych narzędzi do zbudowania. Czy taki kaseton nam wejdzie do samochodu osobowego? Do osobowego? No, jest taka szansa, że taki duży nawet nam wejdzie, tylko to jest też znowu pytanie, że akurat my, ten by nie wszedł, dlatego że nie jest, ale moglibyśmy to zrobić w ten sposób, że mogły być na przedzielone na przykład tutaj w połowie, tam na górze na przykład w połowie i by się składał, składałby się na przykład nie tam tak jak teraz, on się składa z czterech elementów, ale mógłby się znajdować, znaczy zbudować mógłby być z ośmiu elementów. Okay. No i wtedy one będą miały tam, przy tym to by miało tam metr 60 na przykład jeden, no to już jesteśmy w stanie tam. Tylko wiesz, wtedy później więcej kręcenia, więcej zabawy w tym. Strony możemy pokazać tak naprawdę inną grafikę, inną kolorystykę. Możemy... No tak, no tutaj pokazujemy znowu nasz nowy branding i nasz branding i to jest kolor odzwierciedlający ścianki Vario, ściany tekstylne. No i to taka jest główna przyczyna. Tu stoi tylko jeden produkt z tej gamy. No i po to też chcemy komunikować jeszcze oprócz tego jak produktami, bo mamy dosyć sporą gamę produktów, to komunikujemy też tu kolorem, tak? Czyli założenie jest takie, że klient, a jestem na kolorze na przykład zielonym, różowym i tam wiesz, łatwiejsza jest komunikacja na pewno. Miałem dwie wczoraj takie sytuacje, że jeden klient w ogóle wyszło na sam koniec rozmowy, notabene ad system i ten, że on mówi, widzi ten, na baterię, smart frame'a i w ogóle i mówi, ale ja jestem waszym klientem, w 2019 kupowałem dwie ścianki od was, nie? Jakieś tam tego, ale ja w ogóle nie wiedziałem, że wy coś takiego robicie. No i tu jest właśnie ten tu jest teraz, mówimy o tym elemencie, co dają targi, tak? Że wiesz, jedziesz na targi i nagle wiesz, masz produkty, które możesz
dotknąć, o których nie wiesz, na stronie po prostu wiesz, nie pokażesz, nie? No po to też kręcimy te filmy wszystkie, po to robimy te instrukcje, potem pokazujemy filmy, gdzie wiesz, na filmie można, jest ta prawdziwa interakcja i to wszystko żyje, tak? I tego nie jesteś w stanie przedstawić na stronie internetowej. Czyli też ma to cele edukacyjne tak naprawdę, te targi. No bardzo. Ad School, bo to jest Ad School. Ja chciałem wam pokazać, że tutaj jest takie one. Jak się odwróć się, Łukasz, i widzisz, to jest multiframe cały. Fajnie zrobiony, jedna grafika i też bez żadnych połączeń, bez niczego, trybunka i takie proste, a zarazem widzisz. No, kolorystyka jest bardzo ładna, jest, bo od razu się rzucam oczy. Tak. Nie to wygląda, mimo tego, że to jest wiesz, taki tylko bardzo prosty projekt, nie? Dlatego ja jestem też zwolennikiem robienia stoisk takich właśnie bardziej prostych. No i też pokazanie kolorami brandu. No tutaj żeby, wiesz, takie stoiska jak tutaj jest to na przykład, czy te wszystkie takie oktanarmorskie profile, to wszystko zobacz, że te stoiska, one znikają po prostu, wiesz, firmy znikają w gąszczu tego wszystkiego, nie? Nic ciebie nie wyróżnia. A w ogóle, wiesz, tak jak pamiętasz, czy widzieliście, mamy taką przebitkę, będziemy można zrobić, jak tam ten koleś w tym dzień na remie tym szlifierką leciał, zakurzył wszystkich, w ogóle, wiesz, tragedia. I to oni byli tam. No, albo nawet, zobacz, u nas czyste stoisko, kolor z daleka przebija i wiesz, i ciężko. Rzuca się w oczy, nie da się przejść obok tego obojętnie. To jedni ludzie takie rzeczy robią, a inni po prostu... Wiesz, nie zwracają na to uwagę, nie widzą tego. No, a ja tak no, zawsze staram się na tym, że jak już tłumaczyłem klientom, że jak jest kasetą, to na przykład jak spojrzysz na środek kasetonu czy na krawędź kasetonu, to masz tak samo rozproszony świat. Mi się teraz przypomniało, bo trochę tak w kinach na targach tak wygląda właśnie jak tutaj. I co jest fajnego takiego wiesz, to jest taką różnicą kulturową, że Chińczycy na przykład o godzinie 13 przychodzi pora lunchu, jedzą i wiesz, i nagle po jedzeniu, które wszyscy zasypiają na stołach, tak? Co dalej? O, tutaj mamy nasze stoisko chyba i to jest kluczowy dostawca systemów nośników. Dzień dobry. My tu z telewizji jesteśmy, dzień dobry. Dzień dobry, witaj. Jak tam się macie? Oczywiście, zawsze. A my tutaj jesteśmy tam, czy co? Cześć. Dzień dobry. Witam. Także nie teraz już na tak, finalnie dograliśmy temat i jedziemy na festę. Czyli wy też jedziecie. No i dobrze. Myślemy projekt do grupy. Tylko proszę, wyślijcie go wcześniej. Dzień wcześniej to by... Jak dzień wcześniej, to będziecie mieli ładne czarne ramki na tym. To będzie na pewno... Będzie musiał sobie klient wyobrazić grafikę. Ale jest tego za dużo, jak nie masz jasnego koloru, no, bo jakiejś tu jest, marki, jakiegoś... To jest też tak, że są dwie hale, nieduże hale. I też był taki efekt kiedyś na targach, taki, że jak tutaj w tej chwili, że miały 2 metry miał ten... 2 metry miała alejka. I później wiesz, było tak, kiedyś alejki miały po 4 metry, a teraz alejki mają po 2 metry, bo ludzie wiesz, hale się zmniejszają, nie biorą kolejnych kar, ściskają ludzi. No dobra, to mamy tutaj największego sprawcę zamieszania tych targów. Chcieliśmy się dowiedzieć trochę, jak tam wrażenia, jak jesteś, no jesteśmy, mamy ciebie w drugi dzień, na koniec i widzieliśmy, dzisiaj 3 razy próbowaliśmy z Robertem porozmawiać. Ale widzieliśmy, że tam szło wszystko, w recepcji, na przyjęcia z klientami, także jest pełne zamieszanie. Ja mogę odwrócić kota ogonem. Po pierwsze, to wy powinniście powiedzieć jak wrażenia, po drugie, to wy jesteście sprawcą zamieszania. Zwiedzający jednak nie przyjeżdżają do mnie, tylko do was. No tak. A i to się zgadza. Rzeczywiście bardzo dużo pracy, bardzo dużo zajęć, bardzo dużo rejestracji. No też rekordowa ilość. Widać, że ludzie są tak spragnieni rozmów, zobaczenia. No już tam mnóstwo produktów pewnie znają, na nich pracują, sprzedają, ale jednak byliśmy teraz, słuchajcie, w Hiltonie, będziemy nowe wydarzenie robić. Do momentu, kiedy branża eventowa nie wróci pełną parą, to nasza branża jeszcze delikatnie będzie kulać. Tak. Ale wszystko wskazuje po tym, co się tutaj dzieje przez 2 dni, u was również, że to jesteśmy chyba jest... naprawdę mile zaskoczeni. Dokładnie.
No i właśnie my tak od roku cały czas rozmawiamy o tym, wiesz, o tym online, wszyscy online, a nie offline. A my próbujemy od roku przekonać wszystkich, że bez offline'u nie żyjemy. Że ta socjalizacja to jest bardzo ważna, nie? Na pewno dużo, dużo siedzimy w mediach społecznościowych i będziemy tam siedzieć, bo to jest... jesteśmy od nich uzależnieni. Nasza dopamina w mózgu bardzo dobrze działa od lajków i innych rzeczy. Ja nie ukrywam, że też tutaj bardzo dużo zrobiliśmy relacji, wy także. To jak gdyby jest to szybszy sposób komunikowania się. Tak. Natomiast jednak pewne rzeczy wymagają tradycyjnego marketingu. Musimy się spotkać, porozmawiać. Jeżeli klient ma podjąć decyzję o maszynie za kilkaset tysięcy euro, to on musi być przekonany, musi być sprawdzony, spotkać się tutaj, zobaczyć te pierwsze rzeczy. Bardzo dużo warsztatów, bardzo dużo pokazów praktycznych. Ja się w ogóle cieszę, że wy też robicie dużą taką dobrą robotę pokazywania ludziom podstaw, jak można poprawić swój wizerunek, ulepszyć to, zrobić to lepiej. No nie ukrywajmy, że w wielu firmach jeszcze to jest do takiego delikatnego. Zrobiliśmy ten nasz kanał na YouTubie, mamy AdSchool tak zwany, wiesz, pokazujemy, też staramy się edukować i po to tutaj pokazujemy. Wracając też do tematu tego, jak nawet klienci, wiesz, że kupują za kilkaset tysięcy to usług, towarów w ogóle, to my na przykład tutaj doświadczyliśmy tego, że na przykład, wiesz, klienci przychodzą, znają wszystko, a zawsze się znajdzie jeden, dwa, trzy produkty albo rzeczy, które po prostu, wiesz, oni nie wiedzieli, a wiedzą, nie, nagle. No jest... To jest chyba, myślę, największa nadal zaleta targów, spotkania. Poza tym ludzie widać, że się lubią, znają od lat. To na pewno się nie zmieni. Gala wieczorna również. Oczywiście, super. Myślę, że integracja. Zamykaliśmy wczoraj ten lokal, także... Ludzie potrzebują normalności i myślę, że tej normalności chyba wam wszystkim trzeba po prostu życzyć. Tego się trzymajmy. Dzięki za rozmowę. Sukcesu. Dziękuję. To proszę bardzo, to następny nasz multiframe zbudowany. Tylko teraz byśmy musieli akurat przejść tędy. Na tą alejkę. Tutaj przejdźmy po kolei. Nasz multiframe w jednym kawałku grafika. Tak, ale też jest ładnie. I już to jakoś tam lepiej wygląda. Nie? Tutaj też widzę multiframe połączony z naszymi dwoma lightboxami. No, czyli nasze systemy można łączyć. To też nasz klient, któremu też jeżdżą po całej Europie. SDX jeździ z multiframe'em. I to ale zobaczcie, też fajnie. Jest fajnie, zobaczcie, bo jest fajnie, minimalistycznie ale i od razu się rzuca w oczy. Fajnie działa, fajnie wygląda wysokie stoisko. No to tak, od razu jest zupełnie całkowicie inaczej. Chcielibyśmy wam bardzo podziękować za te dwa dni, za wszystkim naszym klientom, ci, którzy nas odwiedzili. No, drugi dzień targów akurat dobiega końca, więc na pewno jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że mogliśmy tutaj pojawić już po raz któryś. Na pewno czymś szczególnym zaskoczyliśmy tutaj. Cieszy to też, że chyba była, z tego co wiem, największa ilość zarejestrowanych od lat. To na pewno jest taki dobry prognostyk na to, co się działo w ostatnim czasie i myślę, że przyszłość jest kolorowa. Taka kolorowa jak nasza nowa odsłona i nasz rebranding. Tak więc jest. Wszystkiego dobrego i... Dziękujemy bardzo.